Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już z poczekalni możecie wejść i rozgościć się tutaj w naszym pokoju. Zapraszamy. Cześć Aniu 4. Dzisiaj na czacie z dziećmi bardzo aktywna była Ania 3. Więc wszystko się zgadza. Napiewania 3, teraz Ania 4. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że jesteście w tak licznym gronie. To znowu piątek. Mam przyjemność spotykać się tutaj w Zaprogramuj Przyszłość na webinarze już drugi raz. I myślę, że podtrzymam tą konwencję, która była, kiedy ostatnio się spotkaliśmy, czyli taką konwencję już jesteśmy na finiszu. Myślę, że pracowitego tygodnia, jest was entuzjazm do uczenia się, bo jesteście, ale w takim też spokojnym duchu będę wam tutaj serwował różne rzeczy. Różne rzeczy, które teraz w sumie odkrywam cały czas, pracując też z dziećmi, przygotowując się do webinarów zdalnie, żeby to, co będę miał wam do zaproponowania, nie tylko było ze świata tego, który znaliśmy wcześniej, ale też tego świata teraz, czyli świata online'owego. Takie rzeczy, które się sprawdziły. Też sobie pomyślałem offline. I offline, jak zrobić offline, kiedy my wszyscy jesteśmy online? To jest troszkę tak, że z tym offline'em straszny pogłos. Okej. Ja mam słuchawki, więc u mnie powinno być okej. Dajcie znać, pogłosy czy czysto? Z tym moim dźwiękiem. Jeszcze technikalia. Ok, w razie czego, jeśli ktoś ma problem z ustawieniami dźwięku, to jedna rzecz może wyjść i wejść. Druga rzecz może założyć sobie słuchawki, sprawdzić, czy nie ma włączonego mikrofonu. Jeśli jest włączony mikrofon i zbiera, to jakieś tam Windowsowsko-systemowe inne ustawienia powodują, że nam się ten głos, który wydobywa się z głośników, jest przechwytywany przez mikrofon. Więc tak to zróbmy. Haha, to dobre, nie słyszę, nie rozumiem, co mówisz. Okej, to jeszcze napiszę tylko, jeśli. Okej, to tak jest, że żeby czasami się zdarza, że nie słychać, więc. To też zależy od jakości łącza. Dzisiaj z dziećmi miałem webinar dotyczący tego, jak działa internet, i tam się dowiedzieliśmy, że czasami serwery są przeciążone, odmawiają posłuszeństwa, albo nasz internet dostępowy nie daje rady, czego też doświadczyliśmy dzisiaj z dzieciakami, kiedy chciałem udostępnić ekran, więc jest to zupełnie, że tak powiem, niezależne też od nas. Dobra, lecimy. Offline'owo to znaczy, że nie będziemy tutaj bardzo programować w jakichś skreczach, czy nie będziemy pisać w języku maszynowym zero jedynkami jakiegoś kodu w assemblerze, czego ja nie potrafię, ale możemy doświadczyć tego, w jaki sposób to działa. Żeby zgromadzić różne doświadczenia, właściwie żebyśmy my, ale też przede wszystkim dzieci, mogły zgromadzić szereg różnych doświadczeń, które pozwolą na to, że po prostu zrozumieją, jak działa świat cyfrowy, w jaki sposób działają komputery. I dzisiaj w planie mamy to, co zresztą było też napisane w ogłoszeniu, pewnie z tego powodu też tutaj się zjawiliście. Ja napisałem, że będzie o liczbach binarnych, będzie o bramkach logicznych, i to naprawdę są takie rzeczy, które dzieci z 1-3 w rzeczywistości zdalnej poradziły sobie. Jak zostało to podane, to w taki sposób, jak wam pokazałem. Do tego jeszcze dojdziemy z kilkoma innymi niuansami. Zobaczymy, jak daleko dopłyniemy i gdzie nas to doprowadzi. Ale też pomyślałem, że ponieważ jest piątek wieczorem, to od razu tak nie wejdziemy sobie w system binarny i od razu w bramki logiczne. Jakkolwiek to brzmi, to będziemy mieli z tym, mam nadzieję, fajną zabawę i wykorzystamy sobie to też bardzo matematycznie. Liczba uczestników nam rośnie, więc dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Słuchajcie, pierwsza taka
Rozgrzeweczka. A nie, udostępnienie ekranu. Chciałem wejść na tablicę. Zobaczcie, jesteśmy po tygodniu pracy, po tygodniu rzeczy, które się działy wokół, różnych zaangażowanych rzeczy w szkołach, w domach, rodzinach. Więc bardzo mi miło. Mam tutaj plamy, po prostu abstrakcyjne plamy. I zadanie jest takie na start. Wybierzcie sobie jedną plamkę, z którą jesteście dzisiaj najbliżej, z tym waszym samopoczuciem, z tym, jak się czujecie. Podajcie numerek tej plamki i co ona przedstawia. Wasz stan jednym słowem, dobra? Okularki i nosek, wszystko się znajdzie. Będzie dzisiaj też. O, dwójka, odlot, dzięki, widzę. Tak sobie zaczniemy. Siódemka, smutek. Trójka, o, koronawirus, jasne. Witaj, Beata. Ósemka, zmęczenie, jasne. Szóstka jest nadzieja. Dziewiątka jest radość. Siedem, dość. Aha. Trzy, klapnięcie o podłogę, światło w tunelu. Cztery, spokój. No. Dziewięć, słoneczne przyjemności, prawda? Dzisiaj dużo słońca było, nawet widać. Musiałem zdjąć firankę, bo inaczej na twarzy miałem taki wzór, jakbym był wytatuowany, więc ją zdjąłem, żeby widać tylko, że jeszcze słońce zachodzi i świeci. Rozdrażnienie. Dwójka, będzie dobrze. Dwa, jeszcze będzie przepięknie, albo, a właściwie to teraz pomyślałem, dwa, jeszcze w zielone gramy, wiecie. Tak, że sięgnę do świetnej i myślę, że ta klasyka będzie jeszcze z nami długo. Dobra, specjalnie tak zacząłem, bo w tym świecie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że co też dla wielu z Was zapewne też było oczywiste, że mamy dalej szkołę zdalną, szkołę online'ową. I niezależnie, co będę Wam dzisiaj proponował, to chciałem, żebyśmy pamiętali o tym, co jest najważniejsze. Też jak rozmawiam, bo też jestem trenerem z programu Przyszłość i mam swoich cudownych nauczycieli, 68, 401, jak ktoś tutaj jest, to czapka z głowy i jeszcze 55, jedna osoba. To chciałem powiedzieć, że dużo jest głosów, że najważniejsze jest coś, czego nie da się zapisać w podstawie programowej. I że tą podstawę programową trzeba trochę rozsadzić, bo najważniejsze jest to jednak, żebyśmy czuli się, żeby dzieci też były zaopiekowane, jeśli chodzi o relacje, o emocje, o samopoczucie i my też. Więc dlatego tak zacząłem, że nie od razu od zer i jedynek, taka prosta aktywność też możecie w taki sposób. No, piątka, misz-masz. Raz na wozie, raz pod wozem. I w taki sposób też możecie zacząć sobie tydzień. To jest proste, być może tego typu aktywności też znacie, ale jakby celem moim było to, żeby tak zaakcentować. I dlatego też od razu nie będzie zero-jedynkowo. Tylko jeszcze mam dla Was tutaj taką propozycję, że to już było, bo właśnie mamy plamki z tymi w ogóle plamami, to też możecie różnie pracować z dziećmi, bo jak im rzucicie, to mogą coś zobaczyć i jakby zrobić jedno zdanie na ten temat, tak? Albo właśnie podzielić się swoim odczuciem, ciepłem barwy, dobrać do tego muzykę i wam wysłać. No jest dużo, dużo tropów, które pozwalają budować tą relację pomiędzy wami, po jednej stronie kamery, po jednej stronie ekranu, po jednej stronie maila, a dziećmi. W ten sposób. I ponieważ też jeszcze tak rozgrzewkowo, powoli, już wychodząc z tego osadzenia, z tego jak się czuję, zobaczcie, proste bardzo ćwiczonko. Wybieramy z dziećmi jakąś literę, dajemy im jakąś zasadę, czyli że chcemy, żeby wszystkie wyrazy w danym zdaniu były. Cześć Bogna, pewnie ze Szczecina. Możliwe, skoro tak się przedstawiasz. To mamy literkę D. Jak widzicie, wszystkie wyrazy w tym zdaniu zaczynają się na tą literkę. Ja to zrobiłem z dzieciakami też na webinarze, na takiej zasadzie, że losowałem zdanie. Powiedzcie, czy macie ochotę na taką kreatywną zabawę teraz? To wszystko zależy od tego, czy macie ochotę, czy nie. Materiału mamy tyle, że moglibyśmy 5 godzin zajęć po prostu poprowadzić, ale takie rozluźnienie, wiecie, żeby
tą część mózgu, która jest pilnująca, racjonalna, trochę niech ona sobie odpocznie, oderwie się i trochę poszybujmy w chmury, robiąc sobie takie zadbanie o samego siebie. Więc dobra, jeszcze tylko jedna rzecz taka logistyczna. Geniali będzie i też powiem kiedy i co i do tego dojdziemy, ale najważniejsza rzecz, ta prezentacja zawiera sobie wiele różnych rzeczy i ja wam na koniec dam do niej link, żebyście mogli sobie ją pobrać dla siebie, ok? Więc nie musicie tego tam robić zdjęć albo robić screenów. Będzie dla was. Ok, ja z dzieciakami zrobiłem tak, że i też wam dam link prościutki do skreczowego losowania liter, nie? A ja będę tutaj w głowie losował litery. Jak kto pierwszy powie stop, tą literę wybieram, ok? Będzie X, Y, Z. W głowie mówię literki, jak powiecie stop, pierwsza osoba, to ja się zatrzymuję, mówię na jaką literę robimy zdanie. Znaczy zdanie, jakie wyrazy będą zaczynać się na literę daną w zdaniu i możemy polecieć totalnie w kosmos. Że tak powiem, więc startujemy. Jesteście gotowi? Już tam niektórzy pewnie mają stop napisane i enter. X, Y, Z. Dobra, J. J. Bo powiem, zdradzę wam taką tajemnicę. Zawsze na moich webinarach są dwie litery. KJ. Wiecie czemu, nie? A. Więc mamy teraz J. Dobra, kombinujemy. Ja też spróbuję skombinować. Chwilkę. Jakie zdanie z J? A, powinienem się sprawdzić. A gdzie to w ogóle zapisać? O, tu. Czarujemy sami i wklejamy. Wow, Jacek je jabłuszko. Jesz Janek je jabłko. Dokładnie, tu mamy. Ja też jestem jedną jednostką. Jurek jest jedynakiem. Jarający Józef jedzie jachtem jasnym jeziorem. Ania. Ja mam takie nawyki już z webinarów z dziećmi. Przybij piątkę. Ale to tak, przepraszam, już z automatu. Jagna jeździ Jaguarem. Ja też sobie szybciutko coś napisałem. Jerzynowy Jerzy jechał Jaworową. Okej, dzień dobry. Więc jak widzicie. Jem jajko, jeszcze jabłko jako jurny Jurek. Okej. I wiecie, i mamy tutaj taką zabawę. Możemy też sobie poszukać, gdzie są czasowniki, gdzie są rzeczowniki. Możemy też, kto zrobił dłuższy, albo kto najkrótszy. Kto zrobił coś śmiesznego. Jakiś śmieszny. Jeleń, Janek je jesienne jagody. Rewelacja. Ale się wkręciliście. Okej. Czy możemy znaleźć tutaj coś z programowania, offline'u, rozumienia, zgromadzenia doświadczeń? No pewno, że możemy. Mamy warunek. Wszystkie wyrazy mają zaczynać się na daną literę. Nie mówiłem tego słowa wcześniej warunek. Mówiłem zasady, reguły, bo zbieramy doświadczenia. Ich jest całe mnóstwo, a potem mówimy, a teraz zajmiemy się warunkiem, na przykład Scratchu, jeżeli. Więc to jest taki malutka nutka, ale oczywiście jeszcze teraz pomyślałem, ktoś mi, że losowanie też było, prawda? Funkcja random, funkcja losowania. Która też jest w programowaniu, więc offline też tutaj był, ale generalnie chodziło o to, żebyśmy się trochę jeszcze rozprężyli po tygodniu, pokazali, że jesteście kreatywni, a jesteście. Gwarantuję, że jakbyśmy poszli jeszcze dalej i połączyli swoje siły, to powstałyby takie jerzynowo-jolowe jajka i jabłuszka, że ho, ho, ho. Dobra, mamy to. Jeżeli jesteś jedynakiem, Jurek jest jednak jajku. Ło! No, 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 dobra, fajnie. Mam nadzieję, że też możecie na rozruch dzieciom coś takiego zaproponować, czasowniki, wiecie, te czary. Będziecie wiedzieć, co z tym robić. To jeszcze chwilę zostaniemy. Zobaczcie. Dwa obrazki wysyłam dzieciom. Dwa obrazki. I teraz mówię, jak będzie się nazywać to zwierzę, które będzie połączeniem tygrysa i jelenia. Tudum. A ja w tym czasie spróbuję znaleźć propozycje dzieci, które one napisały, bo tam było coś ciekawego. Okej. A wy tam sobie napiszcie. Już sobie szukam tego materiału, bo sobie to zachowałem, bo dzieci po prostu są niesamowite. No i też widzimy to też znowu o tych relacjach, że one szukają tego. Mówią, ja jestem z Katowic, a ja z Łodzi i potrzebują tego. To jest bardzo, bardzo ważne. O, mam. A wy tam wiem, że już pewnie piszecie i nazywacie.
Dobra. Super. Tygień. Tygryso-jeleń. To wasze. Tygryt. O, dzieciaki potem się rozkręciły, bo mieliśmy więcej tych ćwiczeń na kreatywność, więc trochę się przygotowały do tego. I wiecie, pasiasty rogacz czworonożny. Paskogałęzie. Na przykład. To z takich mocnych rzeczy, nie? Więc gdzieś tam się rozkręcały do takiej też pracy twórczej, bo to też jest takie podprowadzenie, jak chcemy, żeby zrobiły coś od siebie, jakieś plamy albo muzykę skomponowały, zrobiły to też, można tak je podprowadzić. Mieliśmy jeszcze jedną parę, słoń z łabędziem, też się działo, cokolwiek sobie, słobędź nadzwyczajny na przykład, tak? Albo pływająca trąba. Więc gdzieś w tą stronę, jeleniowaty tygrys, więc to gdzieś tam poszukiwanie, troszeczkę ten też mózg taki planujący, poukładany, racjonalny, on tak troszeczkę jest z boku, teraz ta kreatywna, taka twórcza, odżywcza też dla nas część naszego potencjału poznawczego może sobie poużywać. Więc okej, i w programowaniu, w myśleniu o nowych technologiach to też jest mega ważne, bo my potrzebujemy je przygotowywać dzieci, żeby one wykorzystywały to w taki kreatywny sposób, który przebija te sufity podstawy programowej i nie tylko podstawy programowej. Więc okej, Słoboń, dziękuję. No i jeszcze jedna propozycja takiej zabawy, że wyobraźcie sobie, że producent pędzli i trampek postanowili połączyć siły i stworzyć jakiś produkt. Co to mógł być za produkt? Czemu mógłby on służyć? Wiecie, i taka zabawa. Możecie zestawić dowolne dwa zdjęcia. My te zdjęcia bierzemy sobie z Pixabaya, CC0. Jak ktoś jeszcze nie korzystał, to tam naprawdę zdjęcia, grafiki, świetna rzecz. To jeszcze raz wrzucę wam linka. Znaczy, bo wrzucałem go też ostatnio. Malowane kroki, buty do malowania podłog. Trump pędzi, no. Też. Więc. Takie zabawy też są ciekawe. I tutaj możemy sobie działać. Tą kreatywnością, jak mamy, i z pewnym pobudzeniem wyobraźni, też możemy przejść sobie do świata komputerów związanego z obrazami. Ja prowadziłem szkolenia w Szczecinie. Nie wiem, ile osób tu jest ze Szczecina, ale ja już 105 osób. Wow! Nieźle, nieźle. No, mam nadzieję, że tak czujecie trochę w ciele, że się rozluźniło. Nawet jak coś tam było, tą siódemką ciemną, to troszeczkę, mam nadzieję, też troszeczkę zeszło. Cześć, Paulina, że troszkę tego z was poschodziło, bo też poszliśmy w takie rejony budzące nas w innych obszarach. I słuchajcie, to ja się podzielę. To jest moja jedna z ulubionych aktywności. Ja wiem, że wy znacie dyktando graficzne, super. I znacie pewnie generator też graficzny, ten online'owy, który można zrobić, który można wykorzystać. Ja wam go tutaj tylko. Gdzieś mam dla was wszystkie linki tutaj. Ja go wrzucę dla tych, którzy być może jeszcze go nie znają. To jest takie miejsce, w którym można. Fajnie, cieszę się, Basiu, że się udało dołączyć. Takie miejsce, w którym można sobie. Może wasi trenerzy wam to podrzucili. Czyli takie miejsce, w którym można dzieciakom stworzyć projekt, ale oni też to mogą zrobić. Mogą to zrobić dla siebie. I ja nie robię, znaczy moje podejście do dyktanda graficznego jest takie, że zobaczcie, mamy pikselozę. Prosta aktywność, kiedy daję dzieciakom, a teraz daję wam, planszę, na której rozrzucone są pikselki. Pikselki to są te miejsca, znaczy przepraszam, to są te punkty, które się łączą w obraz na naszym ekranie, naszego monitora, naszego telefonu. Dużo osób pisze, jeszcze patrzę, czy idziemy w tą stronę. O, witacie się. Dobra. Słuchajcie, i dlatego pikseloza, bo piksele. I wyobraźmy sobie, że ta plansza, którą tutaj mamy, to jest nasz ekran. I ten ekran niestety uległ awarii. Miał wyświetlić jakiś obraz. Ale ten obraz nie został wyświetlony. I pytanie jest do Was, co widzicie, co tutaj miało być wyświetlone? Na tej zasadzie. Na dole mamy dół, u góry mamy górę. Lewa, prawa strona, ty jak widzimy. Okej, cieszę się, że się podoba. Miło.
Tak, to są pikselki. Okej, ktoś widzi psa. Fajnie. Ja jeszcze tutaj pokażę, jak to robię, jak jestem na żywo z dziećmi, ale też możecie sobie ten obraz poprzewracać online'owo, bo jak pracuję sobie też z grupami, to czasem mówię, patrzcie, mamy więcej stron, nie? Lewą, prawą, górę, dół. O, tu. I możemy popatrzeć na ten obraz z różnych stron. I z różnych stron. Tu niektórzy widzą psa, słonia, zająca, ale możemy patrzeć od lewej strony, jakby lewa była dołem, a prawa była górą. I pracujemy dalej z tym obrazem. Mamy piksele, jak one są wyświetlane, na matrycy, też układ dyktandograficzny, układ, co wyciągamy sobie z dyktanda graficznego do programowania. To wyciągamy sobie to, że to jest też układ współrzędnych, który potem wykorzystuje się już w dorosłym Scratchu. I obojętnie, i co jest cudowne, obojętnie co powiedzieliście, to jest dobra odpowiedź. I to jest piękne też budowanie sobie takiej przestrzeni na to, że drogi do tego, jak dochodzimy do odpowiedzi, mogą być totalnie różne i super. A szczególnie w 1-3, w matematyce, czy w odkrywaniu pewnych reguł, pozwólmy sobie na to, to nawet jak taka plama jest, która była wcześniej, to w niej każdy z nas zobaczy coś innego. Rewelacja. No i tutaj też jest. O, jest formularz. O, przepraszam, jest formularz obecności. Tutaj Iwona wrzuciła. Proszę, wypełnijcie go, bo wtedy tym super ludziom, którzy pracują w biurze po stronie operacyjnej, logistycznej, łatwiej będzie zaznaczyć, że tam byliście. To bardzo nam pomoże. Wiem, jak to jest z drugiej strony, więc tym bardziej. Wypełnijcie to i w waszym interesie, ale też gdzieś tam pomagając nam w tym, żeby wiedzieć, że byliście, żeby to potem znalazło się i nie było tak, że okaże się, a ja byłam, a nie byłam. Jak wypełnicie to, po prostu będzie po prostu łatwiej to zaznaczyć. Jacy jesteście szybcy. Okej, okay. No i co teraz robimy? Tam były różne głosy. Nawet, a pająk, no dobra, muszę, nie? On jest cały czas ze mną, pająk. To jest pająk z webinarów dla dzieci. I słuchajcie, kiedy tak dzieciaki dadzą propozycję, to świetnie. I wtedy pytanie, jak widzisz psa, to na jakiej pozycji są jego uszy? I wtedy mówią, że na przykład E3 i I4. Więc w ten sposób. I jak sobie powiedzą, gdzie, o, ogon to jest O11, czy może ogon to jest i od 15 i dookreślają, jak podokreślają i też pobawią się tym układem współrzędnych, to wtedy kolejne zadanie jest takie, że jak macie generator, to mają ten układ, który im zaproponowaliście, przenieść i dopełnić go w taki sposób, żeby ten obraz, który oni zobaczyli, był dostępny. Czyli jeżeli ktoś widzi tu pająka, to tak to poukładać, żeby ten pająk tutaj był. I wtedy mamy sobie. I to ja może spowolnię trochę mówienie, żeby chociaż. Dobra, i wtedy uda się stworzyć dyktando graficzne, które stworzą dzieci. Nie gotowy szablon, tylko coś, co jest ich, coś, co też jak sobie zbieracie rzeczy dzięki za wypełnienie, jak zbieracie sobie rzeczy na Padlecie czy na jakimś innym narzędziu, to zbiera wam się takie klasowe portfolio też. Związane z tym tematem, więc wychodzimy sobie tutaj od kreatywności. Więc jak nie krzyczeliście, że to już było, to znaczy, że się z większością z Was jeszcze nie spotkałem na sali szkoleniowej, więc teraz to wrzuciłem Wam. A teraz ta sztuczka, w której ja będę chciał uruchomić aplikację. Okej, uruchamiam taką, która pozwoli udostępnić ekran. W tym czasie wyłączę swoją wizję wideo, ale to jeszcze chwilka, niech się to wszystko uruchomi. Super, a co robicie w tych generatorach kodu jeszcze? To też jest ciekawe. Możecie się podzielić w tym czasie, napisać jakieś inne rozwiązania. Wiecie, nauczymy się od siebie. Okej. Piszcie, piszcie, ja się łączę. A ponieważ się łączę, to nie będzie mnie widać, ale będzie mnie słychać, mam nadzieję. Oczywiście. Będzie już tak bardziej radiowe, jak zniknę. O, dobra. Kodują w parach i dyktują kod. Fajnie, okej.
Ja teraz przenoszę dyktanda graficzne do Minecrafta. Jacek. X, Y, Z. Koordynaty. Nieźle, nieźle. Fajnie. Słuchajcie, nie wiem, czy jesteście na grupie Zaprogramuj Przyszłość. Jest taka grupa. I jak na niej jesteście, to jak robicie takie rzeczy, tak, tak, nie ma czasem czasu. Ale naprawdę, jak mówicie mi takie historie Minecraft i robienie tego w Minecrafcie, to ja aż po prostu serce moje skacze do góry, jak ja bym chciał to zobaczyć, albo dostać jakiegoś linka, albo cokolwiek. Więc ho, 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 ile tutaj normalnie jesteście. No fajnie, że się dzielicie. Dzieci przygotowują zagadki, kodowanie i wymieniają się. Okej, okay, zabawa w kodowaniu. Uczniowie wykonują pracę, przysyłają tylko kod, który następnie przysyłam innemu dziecku do rozszyfrowania. Diagramy. Dyktanda z kierunkami geograficznymi. Dobre, dobre. Okej. Okay. Fajnie, ja tutaj mam dla was. A, to nie to w ogóle, nie ten plik. Dobrze, mam tu dla was opowieść związaną. Czekajcie, zagadałem się i się zgubiłem. Dobra. Co to miało być teraz? Już wiem. Dobra. Gdzie to jest? To był taki fajny skrót, który dla was przygotowałem. O, jest, dobra, daję wam to, bo teraz w taki nietypowy sposób przejdziemy sobie do liczb binarnych. To jest ważne. I jeszcze, słuchajcie, naprawdę. Dobrze, to w takim razie to później. Więc już sobie wchodzę do świata incognito i w tym święcie incognito odpalam sobie coś takiego. Dzięki, dzięki. Modele wyrazów. Ok, modelowanie, odwzorowywanie. Obrazki o podanej. Znacie to? Ostatnio, jak byłem, to pokazywałem różne muzyczne zabawy, bo wiecie, ja trochę jestem muzycznie. W ogóle muzyka mi teraz też pomaga i bardzo lubię. Więc programowanie muzyki, dokładnie. Ok, jak ktoś nie zna, to też warto dołączyć do tego zbioru, który ostatnio wam pokazałem. I po prostu wrzucamy sobie tutaj różne dźwięki. Oj, przepraszam. Jest opóźnienie. Nie, to nie przejdzie. Niestety muszą być słuchawki, ale uwierzcie mi, że jest tak, że jak uruchamiacie te ludziki, to one wydają różne dźwięki. Dlaczego chciałem przez nie przejść? Bo chciałem wam dać coś muzycznego jeszcze też. Oprócz tego, co było ostatnio. I słuchajcie, włączony to jest on, nie? Czyli jest jedynka, a wyłączony to jest zero. Czyli już wchodzimy sobie powoli w świat tego, jak funkcjonują komputery, jak to też dzieciom przybliżyć, że mamy właściwie tylko dwa stany. Albo ludzik śpiewa i wydaje jak Bobby McFerry po prostu ustami jakieś instrumenty albo bity, albo mamy tak, że jest wyłączony, czyli ma wartość zero. Tak to nam wygląda. I teraz wracam do was z powrotem. Wiecie, tak specjalnie też pytałem, dlaczego i jak używacie. Może być Czesławem Niemenem, żeby ubrać go w kapelusz. Super. Na przykład Czesławem Niemen. Tak mi się kojarzy, że spod chmury kapelusza to Czesław Niemen. Więc ok, stop sharing. Na razie jeszcze wyłączę i włączę swoją kamerę. Dobra, słuchajcie. No to już wiemy, że 0 i 1 przeszliśmy do tego, że te komputery to one wcale takie mądre nie są. Tylko tak naprawdę, o czym pewnie doskonale też wiecie, albo jest 0, albo 1, czyli albo tranzystor prąd o małym napięciu albo wysokim, a dzieciom się mówi albo płynie prąd, albo nie. To wystarczy w zupełności. One też to czują, gdzieś tam rozumieją, jak to wygląda. Dobrze, to teraz przejdźmy sobie w świat binarny. W taki sposób, jak też zrobiłem to z dziećmi i jak to naprawdę może sprawiać frajdę. Powiem wam, że ja trochę z taką tremą też do tego podszedłem. Że 1, 3, ale spróbujemy. I wiem, że się udało, dlatego wam to teraz proponuję. No jak mamy tutaj taką liczbę zapisaną, nie? No to my przecież wiemy o tym, że to jest liczba 113. Tylko żeby przejść do systemu binarnego, to trzeba sobie powiedzieć, dlaczego my wiemy, że to jest 113. No bo
Mamy system, bo wiemy, że to jest liczba 113, ponieważ funkcjonujemy przez większość swojego życia w systemie dziesiętnym, a w sumie korzystając z komputerów korzystamy z dobrobytu, który dostarcza nam system dwójkowy, czyli binarny. I to też, jak dzieciakom się pokazuje, też rozbicie. Tu mam jedności, dziesiątki. O, a tu powinny być setki. Moje po prostu jakieś tutaj oszustwo się wydarło. Okej, powinny być setki. Już sobie to z tym uciekniemy. Ciach, ciach. O, już, zrobione. Takie historie się też zdarzają. I teraz sobie poprawimy. To wiemy, też jest to dla Was pewnie oczywiste, łatwe. Dla dzieciaków też przecież, nie? Że mamy, wiecie, trzecia, druga klasa czasami też, ale też zdarzają się pierwszaki, które super, super sobie z tym radzą. No to jak to mamy? Wiemy, że to tak działa, no to teraz dajemy taką liczbę. Pach, mamy taką liczbę. I w systemie dziesiętnym to jest liczba 11. Bo mamy jedną jedność, jedną dziesiątkę. No ale teraz chcielibyśmy przejść sobie do systemu dwójkowego. Zobaczcie sobie, że w systemie dziesiętnym jest tak, że mnożnik, tu mamy jedynkę i potem okej. Z jedynki przechodzimy do dziesiątki, z dziesiątki do setki. Ponieważ system dziesiętny to ten rząd zwiększania, czyli to, co nam mnoży tą wartość, no to jest 10. To pewnie wiecie, że w systemie dwójkowym to jaka to będzie liczba? Wiemy. Na pewno. W systemie dziesiętnym to jest 10, to w systemie dwójkowym to jest. Czy ja się ciąłem? Nie. O, piszecie. Dobra. W systemie dwójkowym. Świetnie, Jacek. Dzięki. Tak jest. To jest dwójeczka. Więc też zaczynam od jedności, prawda? Mamy tu jedynkę. To jest, a zrobię inny kolor, żeby było też lepiej to widoczne, że mamy sobie tutaj jedyneczkę, bo jedności. I uwaga, potem następny rząd to tu będzie dwójeczka. Skąd ona się wzięła? Bo nie mnożymy razy 10. W systemie dziesiętnym na tej pozycji była dziesiątka, tylko dwójka, bo 1 razy 2. No to na trzeciej pozycji jaka liczba? I dzieciaki wiedzą, wiecie, po prostu one w ogóle jak w tych webinarach uczestniczą, to jest tak, że ja nie zdążę zadać pytania, a one już piszą odpowiedzi. Chyba ćwiczą na tych klawiaturach albo nie wiem, dyktują jakiejś sztucznej inteligencji asystentowi te odpowiedzi. Tak to działa. To mamy tu czwóreczkę, więc one to łapią i zobaczcie, mamy tu fajnie też mnożenie do dwóch, a offline'owo na przykład naprawdę wchodzimy do DNA procesów, które odbywają się w komputerze. Jak mamy to złapane, to zobaczcie. Mamy też piękne żaróweczki. Piękne żaróweczki. Żaróweczka pierwsza, druga, czwarta i ósma jest tutaj postawiona. I te żaróweczki, to znowu mogę odkryć przed dziećmi tajemnicę, że jak mieliśmy pierwszy komputer, który nazywa się ENIAC, pisze się go tak. ENIAC, czyli elektroniczny, numeryczny, integrator i komputer. Tak to się nazywało. 1946 albo 7. Jakoś tak powstał. Takie wielkie. Zajmowało to tyle miejsca, ile na tenisowym boisku. No nic, i tam były lampy, nie było tranzystorów. A więc one, te żarówki tutaj fajnie też reprezentują to, jak to wygląda, czyli lampy albo potem tranzystorki. I teraz, jak zapalimy sobie żarówkę tą. Tutaj, ciach, ciach, ta żaróweczka jest zapalona. To w systemie binarnym, jaką wartość ma ta liczba, która została zaprezentowana przez te żarówki? Jaką ma wartość? Świetnie, Jacek, dokładnie tak. Bo mamy zera tam, gdzie zapis tej liczby będzie. Tam, gdzie są żarówki zgaszone, to są zera, a tam, gdzie mamy zapaloną, to jest jedyneczka. Okej. Okay. I jaka to jest liczba? To jest zapis 0010, ale jej wartość to jest 2, bo tylko pod drugą żaróweczką, nad drugą żaróweczką mamy wartość. Dwójeczkę.
One zaprezentowana tutaj, ta żarówka przez jedynkę, od tyłu jest druga, więc to jest po prostu dwa. Świetnie, dokładnie. Mam nadzieję, że takie tempo jest w porządku, że to mamy. Naprawdę dzieciaki 1-3, tamte 300 osób prawie, które uczestniczyło, spokojnie też sobie nadążało. I taka jest gdzieś tajemnica tych historii związanych z naszymi tutaj żarówkami i binarnym systemem. Jeszcze jest tak, że to są liczby binarne, ale też możemy powiedzieć spokojnie, że jak mamy taką jedną żarówkę, to ta jedna żarówka jest bitem, czyli jest najmniejszą jednostką pamięci, która może przechowywać albo wartość 0, albo wartość 1. I Danka, ty czytasz w moich myślach? Tu masz odpowiedź. Dokładnie tak. 8 razy 2 to 16. A 16 razy 2 to 32 i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam. Specjalnie. O, coś fajnego nam ktoś wkleił. Dziękujemy. Do takich ćwiczeń. Super. Też sobie to zgarnę. Skopiuję i sobie wkleję na koniec, bo chyba tego nie widziałem. Dobra. I jak mamy coś takiego, to zobaczcie, że mamy teraz 8 żarówek. Wcześniej mieliśmy bita. Jedna żarówka to jest tak, najmniejsza pojemność, najmniejsza komórka pamięci tutaj, a mamy 8 żarówek. I te 8 żarówek, czyli 8 bitów, to jest bajt. Bajt, dzięki czemu już wiemy, czym są, i dzieci też wiedzą, czym są bity i bajty. Już to mamy z nimi złapane. I że mogą przechowywać 8 bajty, 8 wartości, 0 i 0 lub, przepraszam, 0 lub jedynek. I zobaczcie. Mamy takie story, w którym już dostaliście tutaj od Agnieszki materiały, a ja też mam dla was materiał związany z tym, o czym teraz mówimy. I tu są polskie scenariusze, w których pierwszy scenariusz to jest właśnie scenariusz, który dotyczy liczb binarnych, właśnie tego, jak je wprowadzać, jak to pokazywać, jak bawić się tym zapisem. I tam macie też gotowe karty. Gotowe karty, bo zanim przejdziemy do żarówek, albo też możemy przejść przez żarówki, jak dzieciaki wasze łapią, to mamy fajny układ kart. Te karty też są tam, możecie sobie je wykorzystać teraz jako pliki graficzne, jak sobie je wytniecie, a możecie je też, jak się kiedyś uda, wykorzystać po prostu jako karty. I widzicie, to są te żarówki w sumie, to są te karty. I macie tutaj zbiory kropek, czyli nie ma napisanych liczb, czyli są zbiory kropek i teraz w zależności od tego, którą wygasimy, to ta żarówka będzie wygaszona. O, okej. Czyli jak zrobię sobie tak, czyli niebieskimi pokrywkami przykryłem. O, super, hakery, hakerzy się bawili, Violat. No to jak poszło, wkręciły się, dzieciaki łapią to, prawda? Nie ma z tym problemów. Tu już wiemy, że tu mamy wartość liczby 17. Cudownie. Mamy w systemie binarnym zapis tej liczby to jest 10001. W ten sposób. Więc jak widzicie, nie ma w tym żadnej trudności. Jest to przejrzyste. Można do tego przejść w sposób taki delikatny, pokazujący właśnie żaróweczki, czy karteczki, czy ludzików śpiewających. Ważne, żeby była zasada. Albo jest włączony, albo wyłączony. I to spokojnie, spokojnie tutaj działa. Do tego też w tym materiale, który wam tam teraz wrzuciłem, są takie zadania, że można sobie odkodować, jaka to liczba, znaczy jaką wartość ma dana liczba. Na przykład x tutaj jest, tam gdzie jest strzałeczka to jest 1, tam gdzie x to jest 0. Mamy 0, 1, 0, 0, 1. Jaka to liczba? Jak sobie sprawdzimy na ściądze tutaj, no to wiemy, że mamy 8 i mamy 2. Dobrze mówię? Nie, i 1, więc to jest liczba 9 po prostu.
w ten sposób sobie sumują. Znaczy wartość tej liczby to 9 i zapis tutaj jest binarny. Tak to działa. Więc takie historie. Jeszcze też w Scratchu też są, znalazłem takie symulatory, w których można się pobawić z liczbami binarnymi. Możecie wysłać dzieciakom. Jak przejdę znowu do ekranu, to wam pokażę, ale wrzucę teraz linka, żeby tutaj był, bo teraz też fajne pytanie, które zadałem dzieciom. Jak myślicie, co możemy zapamiętać dzięki jednemu bajtowi? Czyli do czego możemy wykorzystać jeden bajt? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Co nam się uda zapamiętać? Czy uda nam się zapamiętać obrazek? Czy uda nam się zapamiętać dźwięk? A może uda nam się zapamiętać coś innego? I to też tam gdybają. Na zasadzie dużo, mało, ktoś powie, że są jeszcze mega, giga, tera. Dzieci mają naprawdę różną wiedzę. I gdzieś tam podążamy do tego, że pojawia nam się literka A. Litera A. No i tutaj nie na darmo było te 8 żarówek w tym naszym bajcie, 8 bitów, ponieważ jest taki system, który się nazywa kodowania znaków, przyjęty przez wszystkich. On się nazywa ASCII. Już go tutaj umieściłem, jego nazwę. I on, oczywiście, komputer traktuje literę A jako liczbę. Liczbę binarną, której przypisano w tym systemie konkretną wartość. Wartość tej liczby to jest 65. To jest wartość tej liczby. I mamy 8 żarówek. Mamy literkę A. No i tą literkę chcemy sobie zakodować. W systemie binarnym. Ok. To jakie dwie żarówki muszę pokolorować, żeby było 65? Dajcie znaka. Jakie wartości? Ja sobie tutaj przygotuję coś takiego. Dobrze, jasny Jacek. Tak jest. Mamy jedyneczkę, mamy 64. Czyli mamy tutaj 1, 0, tu jeszcze też mamy 0, 0, wiadomo, 0, 0, 0, mamy 1. I to jest binarna reprezentacja litery A w systemie ASCII. Po prostu w ten sposób. To nam działa. Tu jest taka tabelka wzięta z Coduj.gov, gdzie jest to pokazane. Zer przed nie ma, ale gdyby w jednym bajcie mieścimy litery internetu i też inne znaki, emotikonki też mają. One już potrzebują więcej bajtów, żeby to zadziałało. Więc ponieważ my też, tak jak mówiłem, prowadzimy i tutaj ktoś mnie pytał, czy jest nosek. Tak, jest nosek. Też prowadzimy właśnie webinary 10, 11.30 w bibliotece dla dzieciaków. I też są nagrania tych webinarów i akurat webinar dotyczący systemów binarnych i tego, jak działają komputery, gdyby was to zainteresowało, gdybyście chcieli dzieciakom pokazać, żeby się temu przyjrzeli. O, już jest tabelka. Aha, opóźnienie jest po prostu. To tutaj macie link do tego filmu. Tam też znajdziecie całą masę filmów, znaczy nagrań z webinarów, które już się odbyły. To od razu też wam wrzucę to. Okej, to można. Jan, Anna, zresetuj się, chyba że innym też się zwiesiłem. O. Nie, chyba nie, bo Aleksandra pisze. U mnie okej, dobra, Anna, zresetuj się. Dziękuję, że daliście znać. Dziękuję. Więc wrzuciłem wam tam linki do nagrania akurat z tego, a za chwilę będzie o bramkach logicznych też troszeczkę zabawy, więc akurat tego webinaru jeszcze on będzie dostępny, bo one są partiami wrzucane. Dobrze. Świetnie. I też na stronie cyfrowydialog.pl
aktualnościach znajdziecie sobie rozpiskę wszystkich webinarów. Na maj też już mamy grafik, który się będzie dopiero opublikowany, więc śmiało. I jeszcze w ogóle zabawa, ile bitów, ile bajtów. To też była taka zabawa, którą sobie zrobiliśmy, wiecie, mam 10 palców, nie? 10 palców i wyobraźmy sobie, że te 10 palców to są jednostki pamięci. I teraz, jeżeli je odpaliłem, to jeżeli są, nie są zamknięte, czyli pokazuję 10 palców, to ile mam bitów? No mam 10 bitów. To ile to jest bajtów w tych 10 bitach, nie? I tu w ogóle wychodzi temat jeszcze reszty, że mam 8 bitów, to jest 1 bajt, mam 2 palce, no to jeszcze pozostają 2 bity. Więc Alina, do sprawdzenia. Wiem, że już coś było i możliwe, że będzie. Więc lecimy sobie dalej. Jak już mamy 20 palców, bo jeszcze są w nogach, mamy liczbę 20, to ile tam mamy bajtów, ile nam bitów zostanie? Jak mam rodzeństwo, jak mam całą rodzinę, to ile tych bitów i bajtów mam? Więc macie już też operacje związane z matematyką. Dzięki. O 29.04 o 19 klasycznie będzie Geniali tutaj wrzucone. O, super. To czytajcie, co pisze Iwona. Nie wrzucajcie. Będziemy starali się odpowiadać na wasze potrzeby. No dobra, to jak już jesteśmy w tym świecie zero-jedynkowym, to nie możemy go tak puch opuścić. Tylko wchodzimy sobie tutaj w świat prawdy i fałszu. No bo jak mam prawdę, to uwaga, to jest 1, a jak mam fałsz, to jest 0. Czyli prawda włączony, 0 wyłączony, fałsz, czyli wchodzimy sobie w taką logikę. Logikę, bramki logiczne. I wtedy wchodzimy sobie w brameczki logiczne. To dzieci też, w ogóle dzieci z angielskim, z takimi podstawami, to sobie radzą. Nie musiałem im tłumaczyć, co to znaczy and, or i not. Ono od razu, że chodzi o i, lub albo nie. OK, to są bramki logiczne. I słuchajcie, i teraz musimy się zastanowić, jak to jest, jak to działa. Jeśli powiem, że mam na sobie okulary i czarne słuchawki, czyli mówię jedną rzecz, która jest prawdziwa, i drugą rzecz, która jest prawdziwa, to wynikiem takiej bramki jest prawda. No bo przecież to prawda. Mam i czarne słuchawki i mam okulary. Pach, to jest po prostu prawda. Gdybym zrobił tak, że powiem wam, że mam zieloną koszulę i okulary, to już wiecie, że to ani nie jest że to nie jest prawda, bo przecież nie mam jednocześnie zielonej koszuli i okularów. Więc to jest 0. Czyli w przypadku i. W przypadku i to musi być coś, co kiedy dwa warunki są spełnione. To jest to, nie? No to już teraz pewnie się domyślacie, że jaka jest różnica pomiędzy i lub. Że jak w tym miejscu zrobię sobie, że mam zieloną koszulę lub okulary, to ok, to jest prawda. Jeśli tutaj zamiast 0 byłoby, że mam szarą koszulę, przyjmijmy, że jest szara, czyli byłaby jedynka, to też to jest prawda. Czyli lub jest w ogóle rewelacyjne pod tym i tym różni się od i, że może pojawiać się 0. Jeżeli mamy, ale kiedy mamy fałsz i lub fałsz, no to wtedy mamy sytuację, kiedy też to nie jest prawda, bo mamy sam fałsz. No i jeszcze jest not. Jeżeli mam not 1, to wiecie, co to jest, nie? Nieprawda to jest fałsz, a nie fałsz to jest prawda. Czyli takie proste zdania logiczne. Jak ktoś studiował pedagogikę, to też miał logikę i jak jej się uczyłem, to nie spodziewałem się, że to będzie potrzebne w programowaniu, więc prościutka tutaj prościutka rzecz. Więc spokojnie można też w taki sposób się bawić
i sprawdzać, czy coś się sprawdzą, czy nie, jak damy dzieciom jakieś rysunki. Jelenio, jak to było? Tygryso jelenia. Ma rogi i paski. Wprawdzie, no to prawda, akurat w tym przypadku. A jakby był tylko tygrys, no to już niestety to nie jest prawda. Więc można tak się, można w ten sposób się bawić, ale można też bawić się z wyrażeniami matematycznymi. Bo czy 10 jest większe od 5? No jest. Czyli jak jest to prawda, to nadaje temu wartość 1. Czy 7 jest większe od 5? No jest. Więc też nadaje temu wartość 1. Jak nadałem dwie wartości 1, to wtedy hops, mam jedynkę. Cudownie. I w ten sposób można sobie też działać. Jak dzieci już to złapią i wiedzą, co się dzieje, to jeszcze też dla Was link z tego, co teraz Wam pokazuję. To mamy następujący, okej. Następujący link, gdzie znajdziecie więcej rzeczy, też online'owych. Ale jak znajdziecie sobie Boolean Logic, to wtedy tam będą te rzeczy, które teraz Wam pokażę. Mamy zestaw obrazków. I ja sobie te obrazki stamtąd wyjąłem. No i teraz mamy znaleźć obrazki, które spełniają pewne warunki. Obrazek w pierwszym tutaj rządku. Obrazek ma być szary. Znajdź taki obrazek. No to okej. Okay. No to mamy tutaj trzy możliwości. To będzie A, to będzie D, to będzie K. Wiadomo dlaczego. A później mamy obrazek ma być kwadratowy i szary. Jak kwadratowy i szary, to mamy jedną możliwość. Ale jak będzie kwadratowy lub szary, to już tych możliwości pojawi się więcej. Ile ich będzie? Jak jeszcze jesteście, to wiecie, ile ich będzie. Okej, trzy. Kwadratowy lub szary. Okej, bo tu mamy kwadratowy lub szary, tu mamy kwadratowy, tu mamy szary i tu mamy szary. Okej, czyli wychodzi na to, że mamy cztery, bo lub jakby było kwadratowy i szary, no to wtedy mamy tylko jeden, bo wtedy tylko A byłoby. Więc taka jest różnica pomiędzy i. O, dzięki, jeszcze jeden, nawet pięć. A, o, czego nie zobaczyłem? Mówcie, mówcie, mówcie. Fajnie, jeszcze G. Brawo, lubię, dzięki. Widzicie, ślepa kura jestem. Super, bo opatrzyłem po kolorach, po szarości. Dokładnie tak. Fajnie. Czyli jesteście czujni. Kontrola lotów działa. Uwielbiam. Dzięki, dzięki. Dobra, no to pójdźmy sobie teraz tutaj. Trójkątny i czarny i szary. Co z tym? A, myślisz, myślisz. Dobrze, dobrze. Zero, dokładnie tak. Kiedy będzie lub, to już trójkątny lub czarny lub szary, to nam się zacznie, nie? Wow, to będzie, tak. Przy lub będzie, przy i nie ma czegoś takiego. Dokładnie. No, taka zabawa. Łamigłówkowa historia tutaj się pojawiła. Dobra. A, wy chyba liczycie. No dobra, to spróbujmy. OK. Trójkątny lub czarny lub szary. Trójkątne. Najpierw zaznaczę. OK. Lub czarny. Zaznaczam. OK. Tutaj też, nie? Teraz pytanie. Czy czarny? No bo też jest kolor czarny, więc ja bym się tego trzymał, że tak. I jeszcze, co tu jest? Szary, nie? Oj, dużo, 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 dużo. Oki. Że ma paski. No, bo są jeszcze tutaj dodatkowe rzeczy. Dokładnie tak. I jeszcze K. Dzięki. Widzicie? No, taka historia. Mam nadzieję, że nie umknęło nic. Mówicie, że J nie. A, dzięki. Ja zaznaczyłem J. Macie rację. Dobrze mieć. Okej. Okay.
Dobra, bo mamy też tutaj pasiasty i mamy też, gdzie to było? Centkowany. To są centki, to są te, ale ma w sobie czarny. Czyli nie chodzi o to, że jest cały czarny, tylko ma w sobie czarny. Więc moim zdaniem tak. Pewnie powinienem to dookreślić na początku ćwiczenia. Okej, dobra. Przyjmuję. Czyli mamy 6. Ktoś powiedział, że było 6. No wiem, kwestia ustalenia na początku, ale ponieważ nie ustaliłem, to się tego trzymam. No. Mój błąd, nie ustaliłem, ale wiecie. 20. Piąteczek. Okej, fajnie, dzięki wielkie. Lecimy sobie dalej jeszcze z takimi opowieściami, które tutaj mamy. Dobra, to są kółeczka. W tym zestawie, który Wam dałem w tej stronie, też mamy tam te grafiki. Więc to jest A, to jest oczywiste. A jest zakrolowane, żeby było jasne, jest szare. Jeśli coś jest prawdą, to będzie tutaj zakolorowane. No i teraz pytanie: w tym układzie, czy mamy do czynienia z jedynką czy z dwójką? A lub B, czy A i B? Ok. Dobra, dokładnie tak. I dzieciaki naprawdę coś sobie z tym radzą. Bo to jest część wspólna, czyli i pomarańczowe ma, i słuchawki, nie? Czarne, dokładnie tak. Lecimy sobie dalej. A lub B lub nie B. Ok, pewno. Dokładnie tak. Jedyneczka. Mamy jeszcze coś takiego. Not B i not A. Czu, czu, czu. To jest historia. No pewne, bo wyjęte musi być A, czyli nie może być A. Więc jak zabierzemy sobie to, to jest B. Dokładnie tak. Tam macie więcej jeszcze też operatorów i więcej tych różnych grafik. I mamy tutaj taką historię związaną z już trzema kółkami. A i C. I która liczba znajduje się na polu, które jest częścią wspólną dla tego? O rety, no. Ale to już ostatnie takie. Okej. Okay. A i C. Jasne. Mamy A i C, nie? A i C jest spełnione wtedy, kiedy mamy 1, bo kiedy wchodzimy sobie w szóstkę, to mamy A i C i B. Aha, dzięki Jacek. Tak, tak. Dokładnie w ten sposób to działa. Że ma być część wspólna dla A i C, a szóstka jest częścią wspólną dla A, B i C. Tak to sobie, a no tak, tak to działa i spokojnie dzieciaki też sobie tam z tym radzą. Znaczy wiecie, to jest też tak, że no, bramki logiczne wydawało się coś bardzo skomplikowanego. Tam nie zrobiliśmy tych x notów i tych rzeczy, to nie, ale one pewnie by też to załapały, czyli przeciwieństw na przykład. Więc. Okej. Dlatego nie ma 1 i 6, bo 1 to jest A i B. A co ja mówię? 1 to jest A i C, dokładnie. I oczywiście, że nie trzeba robić tego w jeden dzień. Nie, 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 nie. Rozkładamy sobie tą rzeczywistość na poszczególne elementy. Więc to są nasze bramki. Dobra. Dziękuję. Tak, tak, dokładnie tak. Dobra, teraz pokazuję Wam znowu mój ekran.
Otóż się. Mamy to. Dobra. Jesteśmy. I lecimy sobie dalej. To już było, tak jest. Gdzie to było? OK. Binarne kropki, tak jak wam mówiłem. Jeszcze. Okej. Mamy binarne kropki i to też, jak macie ten link, to możecie go dać uczniom spokojnie i po prostu tu nawet nie ma zero jedynek, tylko sobie te kropeczki dodajemy, czyli jest 1, 0, 4 i 6. I 1, 0, 1, 1, 0. I jak mamy kropeczki, to sobie dodajemy 1 plus 4 to 5, plus 6 to wiemy, jaką wartość ma ta liczba. Wrzucamy sobie jedyneczkę, ciach, jest, play. Mamy to. Dokładnie tak. Więc prosta, skraczowa aktywność na system binarny. Lecimy. OK. Jeszcze kolejna rzecz. Tutaj z bramkami logicznymi. Też dam wam link z prostymi. Jak to działa. Start. No i jak uczniowie sobie to zabiorą, to mogą sobie też po prostu sprawdzić organoleptycznie, sprawdzając, czy faktycznie tak jest, że w momencie, jak wyłączę sobie i, no to wtedy działa, czy nie działa. Czy jest prawda, czy jest fałsz, to samo jest z orem, jak są dwa zera, no i tutaj z notem, czyli przeciwieństwa, mogą sobie to przeklikać pięknie na żarówkach w Scratchu. Nawet jak są bardziej dociekliwi, to mogą wejść sobie do środka. I zobaczyć, jak to jest zbudowane. Dobra. Jak już naprawdę sobie poradzą z bramkami logicznymi, to wtedy możecie im dać takie zadanie. Możecie się też przetestować. Ono jest na czas. Jest do tego też aplikacja. Wchodzimy sobie w ten świat i OK. I klikamy trójeczki, trójeczki, nie? Fioletowe. Ciach, ciach, jedynka i pomarańczowe, jedynka i zielone, lub zielone, lub zielone, lub jedynka, dobra, pomarańczowe i nie jedynka, proszę bardzo, i klikacie, nie zielone i dwójka, dobra, dobra, nie jedynka i nie trójka, no to klikacie sobie, o, pomyliłem się pewnie, źle kliknąłem, więc taka prosta gra, która też ma możliwość ściągnięcia na Androidzie. Można sobie robić, można sobie ćwiczyć i przechodzić sobie dalej. Dobra. OK. Teraz przechodzimy sobie do świata offline'owego. Już wracam do was. Wyłączyłem. Wracam tutaj. OK. Gdzieś tu mam taką rzecz. OK. Mamy sobie znowu klasyczną kratownicę. Kratownicę, która z którą możemy zrobić sobie różne rzeczy i zrobimy sobie też taki prosty projekt związany z wyspą, z wyspami.
i będziemy sobie rozpracowywać też kolejne elementy i je tutaj dodawać. Otworzę sobie tylko jeszcze stronkę, na której to mam. Okej, dobra, mam to gotowe. Dobra. Więc to jest taka też zabawa, którą ja z dzieciakami też robię po kolei i ona pokaże nam też po kolei, jak możemy sobie offline'owo pewne rzeczy wprowadzać, czyli po kolei sobie, jak wprowadzać sobie sekwencje, jak wprowadzać sobie pętle, być może jak wprowadzać sobie później też jakieś funkcje, albo jeśli chcemy nawet wiadomości, żeby przygotować dzieci do Scratcha Juniora. Okej, startujemy. Full screen. Dobra, udostępnia się. Wygaszę swój obraz. Może przyspieszę trochę. Widzicie ekran? Nie widzicie ekranu. Dobra, czekamy. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Czekamy, może później załapie, a nie będziemy czekać na to, aż on się uruchomi. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że kartownicę widzicie. To jest ok. Tak sobie poradzimy. Ok. Dobra. Więc słuchajcie, jak mamy kartownicę, mamy kostki, możemy jeszcze się uruchomić, żeby było nie widać. Mamy kostki i tymi kostkami sobie rzucamy. Ciach, nie? I mam tutaj, ok, liczbę 2. OK, link do ankiety. Za moment liczbę 2. OK, i liczbę 2 wylosowałem. 2 razy 2. To znaczy, że mamy tutaj mapę. Na tej mapie będziemy robić sobie wyspy. Wyspy mają kształty prostokąta. Wyspy mają kształty prostokąta. I będziemy sobie te wyspy nanosić, a wy będziecie moją kontrolą lotów, która będzie sprawdzała, czy to, co robię, działa tak, jak sobie ustaliliśmy, czy nie. Więc muszę zrobić prostokąt 2 na 2, więc nanoszę go sobie tutaj x-ami, okay? Będzie łatwiej. O, jak elegancko. 1, K2, L2, L3 tutaj i mamy też K3 w ten sposób. Okay. Zaznaczone. Super. Mamy pierwszą wyspę, ale na tej macie, na tej naszej mapie wiemy o tym, że jest więcej wysp. Jak sobie to ustalamy? Jaką zasadę sobie ustalamy? Zasadę ustalamy sobie taką, że przyjmujemy sobie zasadę, że wyspy są od siebie oddalone według pewnej reguły. Ta reguła oznacza, że jak chcemy dodać, przepraszam, kolejną wyspę, to musi się ona znajdować przynajmniej o dwie kratki odległości. O dwie kratki odległości. Czyli jak postawimy tutaj, to niestety złamaliśmy regułę. W momencie, kiedy postawimy tu, to jest w porządku, ale zobaczcie też, że jest taki przypadek, kiedy one spotykają się swoimi wierzchołkami. Jak tutaj postawię, to umówmy się, że jak spotykają się wierzchołkami, to wtedy tylko jedna kratka odległości, ok? Jedna kratka odległości, taka zasada. I w momencie, kiedy to się przesuwa, czyli tu mamy jedną kratkę odległości, a w tym momencie tutaj to nie może być, bo tu mamy dwie kratki odległości. Mamy to, taka jest zasada, która nas obowiązuje, więc w tym momencie znowu biorę sobie kostkę, rzucam. To może być też kostka wirtualna, jak mamy. Mam 5 i mam 6, więc ile będzie kwadratów, też wiemy. Tych pól będzie 30, potrzebujemy 5 na 6, więc tak, żebym nie złamał reguły, to zacznę tutaj układać sobie szósteczkę.
szósteczkę i piątkę w ten sposób. Ok. Mamy coś takiego. Tu nasze wyspy są zapełnione. Jest 6 na 5. Wy jesteście kontrolą lotów. Mam nadzieję, że to działa. Zrobione. Kolejna rzecz. I też jak dacie dzieciom na przykład takie zadanie, że słuchajcie, macie wyspę i macie regułę i dacie przykłady, jak one mogą być rozmieszczone, to i tak, po pierwsze z każdą grupą, ale też każde dziecko zrobi to trochę inaczej. To rozwiązanie okaże się, że tych map jest bardzo dużo, no bo są różne możliwości. Można losować kostką, tak jak teraz, ale można też wziąć i zrobić w ten sposób, że zaczynamy już bez kostki się bawić, czyli sprawdzamy, czy jeszcze zmieści nam się. Okej, okay, świetnie, Danka, dokładnie, kto dopełni więcej, ale też to cały czas rzucając kostką, rozumiem, nie? A w momencie, kiedy nie ma kostki, no to już bardziej kto, na ile jest czujny, że będzie wiedział, że jak teraz dodamy sobie kolejną wyspę, na przykład tutaj, elegancką, ciach, 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 tu, w ten sposób, nie? Zabraliśmy to, to pole jest już kolejną wyspą, wyspą czerwoną, ona jest zarezerwowane tutaj dla tej wyspy, już tak zrobiłem, żeby było po prostu szybciej. Jeszcze wezmę gumkę. Gdzie ona jest, ta gumka? OK. Mamy to. Dobra. I teraz jak jeszcze znowu dodajemy sobie kolejne tutaj wyspy. Mamy ich trochę, znaczy mamy trochę miejsca, żeby je dodać, więc spokojnie sprawdzamy kontrol lotów. Zgadza się, czy możemy tak. Mogę tu? Tak, tu mogę. I wtedy jak już ich trochę jest, to nawet jak mamy takie ustawienie i damy w takim tak zaplanowaną tą mapę, to możemy zapytać, OK, to gdzie jeszcze myślicie mogą pojawić się wyspy, jakie macie pomysły, czy one się gdzieś, czy mamy tutaj jakąś miejsce, jak wyrzucimy 5 na 4, to czy taka wyspa się zmieści, czy też nie, więc w ten sposób może to działać, dodajemy sobie wyspy, jak już dodaliśmy sobie wyspy, ok, to świetnie, to wtedy możemy się zastanowić nad tym, co z tym możemy zrobić, jak mamy jakąś planszę, to tą planszę chcemy sobie wykorzystać. I wykorzystanie tej planszy to jest idealna scena do tego, żeby postawić tutaj duszka i zacząć się nim bawić, czyli zacząć bawić się w programowanie. Dokładnie to trochę jak gra w statki na ten moment. Tak to działa, tak to mamy. I weźmy sobie jakiegoś ducha. Bierzemy sobie ducha. Tutaj i tego duszka sobie gdzieś ustawiamy. Na przykład. OK, to jest nasz duszek. Mamy duszka. OK, on sobie tutaj stanął, jest tu, jak mamy ducha, co on tutaj zrobił. No, jest jakiś rozbitek, jest na wyspie niebieskiej. I oczywiście, jak jest duszek na jakiejś wyspie niebieskiej, to mamy też. O, dziękuję, Beata, za pomoc. Mamy tutaj też jakiś skarb. Na wyspie czerwonej jest oczywiście skarb. Jak mamy naszego ducha, nasz skarb, to chcemy mu trochę pomóc, żeby on na ten skarb, do tego skarbu dopłynął. Więc jak mamy tego ducha, to zabieram sobie tutaj pomoc dla niego. Pomocą, uwaga, pomocą będzie tutaj idealnie umieszczony w tym miejscu piękny ponton. Po prostu ponton, który ma mu pomóc dopłynąć. I teraz już wiemy, że jak tutaj jesteśmy w tym miejscu, tak mamy usytuowaną tą naszą matę, wirtualną trochę, to wiemy, że tutaj mamy. A zróbmy to jeszcze inaczej. Uciekł nam ponton, tego chcieliśmy uniknąć. Ha. Dobra, już mam ponton. Chcemy zrobić tak, że tutaj jest góra. To jest jakby góra. OK. Mamy coś takiego. To jest góra, więc na dole mamy dół. Lewa, prawa strona. Bardzo, bardzo prosto. No i teraz chcemy napisać sobie prosty skrypt, który spowoduje, że nasz duszek będzie docierał do skarbu. Do skarbu będzie docierał i obojętnie na którą część czerwonej wyspy trafi,
to wiemy, że on spełnił swoją misję, że on uzyskał dostęp do wyspy ze skarbem. Więc słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, którą możecie też prowadzić. Może być tak, że robimy sobie jakiś kolor, którego nie było, to ewidentnie damy sobie kolor czarny, że mamy takie miejsca też na tej naszej mapie, po której on nie może się poruszać. O, czyli jak to dzieci mówią, dodaliśmy rekiny. Dodaliśmy rekiny. Jak jedziemy, nie musimy napisać taki przepis dla mojego duszka, żeby ten nasz bohater w ogóle nie wpadł na rekiny. No dobra, to zrobimy sobie. Mamy mało miejsca, ale myślę, że sobie poradzimy. Tylko zmniejszę sobie grubość kreski. Ok. Biorę sobie zielony, no bo to jest nasza klasyczna zielona flaga. Tu będzie początek. O, pięknie, mamy początek. No i teraz, jaki kod? Zanim jeszcze zaczniemy go pisać, to też dobrze powiedzieć: słuchajcie, to jest tak, że domyślnie na razie. Traktujemy, że te dwa duszki są razem, czyli w momencie, kiedy nasz duszek, bohater, wejdzie na ponton, to będzie płynął razem. Nie oddzielamy ich jako dwóch duszków, tylko traktujemy je razem, domyślnie, nie kombinujemy, tylko upraszczamy, jak się da. No i wtedy, jak mamy taką historię, opowieść, to oczywiście pierwsze nasze zadanie jest takie, że się tym duszkiem rozpisujemy sobie to na kartkach, czy właśnie jak mamy jakieś takie narzędzie, że nasz duszek idzie w dół. Czy jak poszedł w dół, to teraz będzie na G7. Jak jest na G7, to co dalej może zrobić? Liczymy sobie. Ok. Ja sobie zrobię tak, że. Ok. Dodaję strzałki. Ok. Dodałem sobie 5 strzałek w prawo, czyli ok. 1, 2, 3, 4, 5. On będzie na pozycji L7. Jak będzie na pozycji L7, to potrzebuje jeszcze 3 strzałek w dół i on elegancko będzie tutaj na naszym, w naszym skarbie. O, fajnie, już się pojawiła jakaś opowieść też. Sprawdzam. Dobra. I robię sobie stop, nie? A sobie zaraz przeczytamy. Viola, wsiąść do pontonu. Ła. Płyń w dół, jeden krok. Ok, to jestem tu. Potem płyń dwa kroki tutaj. Potem w dół trzy, jeden, dwa, trzy. I w prawo krok. Czyli jak dobrze przeczytałem, to Violu on będzie na to będzie na J11, prawda? Tutaj dopłynął. Czyli żeby wszedł na naszą wyspę jeszcze tylko jeden krok. Okej, okay. I to też fajnie, że to pokazałaś, bo dzięki temu widzimy prosta w ogóle zabawa offline'owa, rozpisywanie w taki sposób, a mamy od razu już przynajmniej dwa rozwiązania, a tych rozwiązań może być więcej, co sobie tam też kultywujemy. Jak to mamy zrobione? No to teraz kolejna część, o, Wiola pisze, kolejne zadanie, które możemy zrobić sobie. Które nas przeniesie trochę do innego etapu. O, nie o to chodziło, nie o to. Kolejne zadanie. A, ale fajny pomysł. Dzięki, Jacek. Ni serio, wiesz, ile razy z matą już gdzieś tam robiłem wyspy i nikt nie wpadł na taki pomysł. Wow, biorę to, zawieram, dziękuję. Haha. 20:19, a tu powstają nowe rzeczy. Wow, naprawdę. Dziękuję, dziękuję, Jacku. Zapamiętam to, może też tak być, bo to jest tak generalnie, że to my ustalamy zasady razem z dziećmi, albo my je ustalamy, albo wspólnie, i potem je oczywiście po prostu przestrzegamy. Więc jak najbardziej tak. No i teraz, jak widzimy ten kod, który ułożyliśmy u góry, to czy jesteśmy w stanie zapisać tą samą drogę, ale używając innych znaków, to znaczy mniejszej liczby znaków, że tak powiem, w pamięci. Jakbyśmy pomyśleli, że każdy z tych symboli to jest jeden bit, okay, to chcemy użyć mniej bitów, bo tu mamy strzałek ile? 4, 5, 6, 9. A chcielibyśmy to, jak to się mówi, w dużym, dorosłym programowaniu zoptymalizować.
I dzieciaki jak najbardziej, wy też już to pewnie wiecie, po szkoleniach offline'owych, znaczy po szkoleniach naszych stacjonarnych, że one spokojnie pytają, proszę pani albo proszę pana, co pan się tak męczył z tymi strzałkami? Dzięki, Viola. Dokładnie tak. Jeden w dół i pięć w prawo. Świetnie. I trzy w dół. Super, 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 dokładnie tak. I specjalnie nie zmazałem tego wcześniejszego. Może wiecie, a może nie wiecie, że jak uczycie dzieciaków przejścia z jednego etapu do drugiego, czy jak uczycie dzieciaków z przejścia z sekwencji do pętlowania, do pętli, to fajnie, żeby ten. O, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? To miało być trzy. Tak. Napisałem trzy strzałki, a to miało być inaczej. Ok. To fajnie, żeby zostawić tą pierwszą wersję, żeby one mogły. Dzięki, Iwona. Tak to jest. No. Ciekawe, którą kropką teraz ja jestem. Słuchajcie, trójeczka. Trójeczka, trójeczka. I to znaczy to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę. Chyba, że to wiecie, to, że wiecie, jak są te dzieciaki, które jeszcze są na etapie pomiędzy sekwencją bez powtórzenia, sekwencją z powtórzeniami, tak jak mam jedne i drugie, to mogą przyjść i sobie po prostu, mogą sobie to organoleptycznie, ten zbiór tych strzałek, bo tak to nazwę, przeliczyć, że jest 1, 2, 3, 4 i 5. I że to jest 5 czego? Strzałek w prawo, nie? Dzięki. Tak, Aniu. Błędy są świętością edukacji. Tylko to jest kwestia tego, co z nimi robimy. Potem trójkę, trzy strzałki w dół mamy, więc organoleptycznie mi się kojarzy. A, no tak, no taka pora, może się kojarzyć. I trzy strzałki w dół, więc to widzą. Dobra, to jest to, ponieważ. Mamy mało miejsca, nie chcę tutaj jeszcze odpalać tego widoku ekranu, póki co. Może on tam się jeszcze, ten internet u mnie odpowiednio zaczaruje. To chciałbym, żebyśmy poszli sobie dalej. Bo teraz przechodzimy sobie, oprócz tego, że pokazałem taką offline'ową aktywność, to bardziej zobaczmy sobie, jak nam się to układa i tworzymy sobie taki zarys takiej metodyki. Jak ktoś napisał, nie zrobimy w czasie tego w czasie jednego dnia, ale możemy sobie robić. Najpierw sekwencja, teraz pętle. Co moglibyśmy zrobić dalej? No jasne. Do tej pory o, poczekam. Co moglibyśmy zrobić dalej? Poczekaj na odpowiedź. A, że mamy czas do 24 maja. No też prawda. Zgadza się. No. Więc co możemy dalej z tym? Jak możemy, czego coś jeszcze możemy nauczyć? No jest ta opowieść. O, wiem, teraz w tym czasie znalazłem oczywiście to, czego wcześniej szukałem, czyli nasza grupa Zaprogramuj przyszłość. Tu koniecznie, jeśli jeszcze nie jesteście, jeśli macie Facebooka, chcecie być na bieżąco z tym, co robimy, to tam też niech przywiezie skarb na inną wyspę. Okej, też. A jeszcze chciałem pójść, przejść od całek do tekstu. Super, Jacek. Tak, dokładnie. A ja chciałem, żebyśmy jeszcze popracowali nad takim przypadkiem, i tu się najwięcej dzieje, że patrzcie, myśmy sobie założyli, że te dwa duszki, jeden i drugi, one docelowo, domyślnie w naszej głowie są razem. A teraz chcielibyśmy, żeby one były osobno. Żeby były osobno. Więc zróbmy sobie tutaj pole, zaznaczę je. Ten obszar roboczy, myślę, że się zmieścimy. To jest obszar naszego bohatera. A ten obszar roboczy, tutaj od różowego pociągnę, jeden i drugi. To jest obszar naszego pontonu. Że to są dwa niezależne duszki. Jeden i drugi. OK, jeden i drugi. I zobaczmy, jak można do tego dojść, żeby to oprogramować. OK. Oczywiście pierwsze, i trzymamy się w miarę tego kodu, który tutaj jest, tej sekwencji, że pierwsze, że chcemy, żeby duszek przeszedł sobie na ponton. Przeszedł sobie na ponton, więc wrzucam sobie tutaj, OK, zieloną flagę na początek, tu pięknie. I OK, robię krok w dół. Przepisuję to, co jest u góry. Krok w dół. OK. Jak on będzie krok w dół, to gdzie on się znajduje? Znajduje się na pontonie. Jest na pontonie. I teraz chcielibyśmy, żeby w tym momencie
Nie tylko przecież bohater się poruszał, ale żeby poruszał się też pontonik razem. Ale zobaczcie, że one już nie są razem, że one są osobno. Co możemy zrobić, żeby ponton wiedział, że bohater już z nim jest? Co możemy zrobić? A, piszecie. No super. Dokładnie. Wyślij mu znaki dymne, czyli wiadomość. O, super. Może być ten warunek. Jeżeli bohater jest to, rewelacja, czyli mamy skrecza dalszego, a w tym młodszym skreczu jak najbardziej możemy wysłać list. Więc wysyłamy list. Wybieram sobie kolor tutaj taki jasno-błękitny, w końcu są na oceanie. I ten list tutaj klikam pięknie. I sobie go hops, robię pieczęć. Zamknięty. Koniec. Zamknięty jest mój list. Bardzo dobrze. Jak jest zamknięty, to kto go odbiera? Wiadomo. Witajcie w świecie pontona, że tak powiem. W świecie pontona tutaj mamy to. Świat pontona. Jest otwarta koperta. Jest otwarta koperta ze światu. W świecie pontona. I teraz zobaczcie, zielone. Rób krok w dół. Wyślij wiadomość. I wiadomość tutaj jest odebrana. Specjalnie ją ułożyłem pod spodem, żeby też to było widać. Mogłem spokojnie ją tutaj też dać, ale to też tak fajnie dzieciom pokazuje, że mogą sobie iść po prostu paluszkami, zobaczyć, jak to działa. Oczywiście koperty to świat Scratcha Juniora, więc tutaj sobie przygotowujemy taki fundament do tego, co potem w juniorku może się wydarzyć. I jak tu jesteśmy? To potem ile tych kratek? 5. Okej. To było zielone, to były nasze tutaj rzeczy, więc robię sobie piąteczkę, piąteczkę i 5 strzałek w prawo. Rewelacja. I mamy też 5 strzałek w prawo tutaj. Bardzo dobrze. Oki. Tu mamy 3 strzałki w dół. Pewno. 3 strzałki w dół. A tu mamy ile strzałek w dół? W tym przypadku, żeby nam nie wbijał na wyspę ponton, bo nam się przebije. Okej. Jak jesteśmy w tym miejscu, to będzie jedno mniej, żeby nie wbijał na ten. Mamy w dół. Okej. Dzięki, Olu, Aleksandro. Dokładnie tak. Mamy coś takiego, więc od razu sobie wrzuciliśmy taką sytuację, w której nasz duszek i nasz ponton pracowali sobie osobno, dzięki temu, że użyliśmy kopert, czyli wiadomości. Mogło być też tutaj tryb jeżeli. Bardzo fajnie też tutaj Jacek powiedział, że moglibyśmy przejść sobie na teksty. I w ogóle czasami to taka sztuczka diagnostyczna. Jak macie nową grupę i chcecie sprawdzić, gdzie oni tam z tym programowaniem są, to można im powiedzieć: wejście i zaprogramujcie to według swojego sposobu. Napiszcie przepis. I wtedy jedni użyją strzałek, niektórzy użyją pętli, niektórzy zaczną pisać też komendami, niektórzy nawet uruchomią jakiegoś Pythona, left, right, jakieś takie rzeczy zaczną się pojawiać. I to od razu fajnie diagnozuje, gdzie oni są, jak bardzo są zróżnicowaną grupą. W taki sposób możemy sobie zobaczyć, jak gdyby, jak się. Na jakim poziomie to tą zabawę z kodowaniem tutaj sobie opanowali. I jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy przed chwilą, to jest okej, że też jest bardzo często tak, i to też akurat to super nauczycielka z 68 Basia Bosak zrobiła, że zobaczcie, my tu kodowaliśmy od lewej do prawej, a możecie pierwszakom na przykład nie mówić, żeby kodowali od lewej do prawej. I wtedy zobaczycie, co się będzie działo na tych skryptach, a czy w tych przepisach. Po prostu, jak wejdę sobie na tablicę, o, to są kropki, ale mogę sobie dodać kolejną stronę. To wtedy czasami, wiecie, te strzałki w ogóle, albo jakieś tam pomysły, oni rysują to w dół, w prawo. Jacie, jest Basia. No jasne, że pamiętam. O, mamy autorkę tego genialnego pomysłu. To już mówię, Basia, ja wszędzie to przytaczam. No i te dzieciaki, u Basi, która tutaj jest, super, wow. No to właśnie ta Basia mnie tego nauczyła.
I ja też się tym podzielę z wami, że dzieciaki w grupach zaczęły na swój własny sposób rozpisywać te kody. No i super, zrobiły to, sprawdzili, jest ok. I ona powiedziała tak: no dobra, a teraz zamieńcie się kartkami. No i oni zamienili się kartkami. Popatrzyli w te kody i okazało się, że one nie były dla nich czytelne. Za bardzo im się tam to wszystko nie zgadzało. Dlaczego? Bo każdy z nich właśnie zrobił to na jakiś inny sposób. I to było najlepsze w tym wszystkim, że to oni sami, nie ona im to powiedziała, super, tylko oni sami na to wpadli, że tutaj trzeba się umówić na jakąś zasadę i oni tą zasadę, że programujemy według pewnych reguł, a tutaj regułą też jest forma zapisu, że robimy od lewej do prawej, to oni sami to do tego doszli. I to było świetne w ogóle dla mnie. Mega się wtedy ucieszyłem, że w taki sposób to zostało poprowadzone. Więc albo diagnoza, albo też to, że dzieciaki same odkrywają to, co może się wydarzyć, albo tą regułę, według której się programuje. Rewelacja. Więc dzięki, Basia, za naukę. Tak jak mówię, wszyscy się możemy od siebie czegoś nauczyć, a serce rośnie. Ja uwielbiam, jak takie rzeczy się dzieją, jak dzieciaki same odkrywają różne rzeczy. Okej, dobra. To teraz jeszcze pójdziemy też troszkę do prostszych rzeczy. Mam nadzieję, że ten mój komputer tutaj zadziała, bo chciałbym Wam coś udostępnić, więc podejmę kolejną próbę. Ciach, 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 ale w tym czasie sobie jeszcze otworzę też plik, który będzie nam potrzebny. Dobra. Okej. Czekajcie, czekajcie. Zgubiłem się w linkach, a czy w tych? Okej, jesteśmy. Dobra. To teraz coś jeszcze, przejdziemy do świata offline'owego online, ale bardzo prostego. Spróbuję udostępnić swój ekran jeszcze raz. Jak nie tędy, to tamtędy. Trzeba próbować różnymi sposobami. Okej, pierwsza próba klasyczna na razie. Jeszcze kolejna. Okej, full screen, prosimy. Załap. Kręci, widzę, że kręci. Okej. U mnie kręci, u was kręci. To tak nie zadziała. Widzę, coś się zmarnowało. Więc zakończ współdzielenie. Otwórz aplikację. Dobra. Ja bym chciał zrobić tak, że wyjdę i wejdę, ok? A wy będziecie tutaj chwilę, dobra? Po prostu zresetuję przeglądarkę, żebym do was wrócił jak najszybciej, bo. Tak, dzięki. A, możesz udostępnić. OK, wróciłem z głosem. Próbuję udostępnić. A jak nie, to jeszcze Iwona powiedziała, że. Dobra. Moment. Aplikacja. Otwórz. Przewijam się. No, 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 jest bardzo blisko, mamy to, jest. Pewnie widzicie. Huf. Czasami najlepsza wersja to zrobić z prawdy, nieprawdę, czyli wyłączyć, a potem znowu prawdę, czyli włączyć. Prosta rzecz,
dla też młodszych dzieci, jak chcecie pokazać im Scratcha, ale chcecie zostać w świecie takich offline'owych podstaw, czyli naprawdę tutaj jeszcze świata sekwencji. Zobaczcie, mamy sobie zielone i za bardzo nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Za bardzo nic nie widzę. No, ucieszyłem się. Otwórz stronę, dzięki. Mamy okno Scratcha i możecie wejść. Aha, dam wam link do tego też. Czekajcie. Dam wam link. Okej, to sekwencje bez obrotów będą. Proszę. Daję wam link. Prosta rzecz, pierwsza klasa. Spokojnie. Wystarczy zajrzeć do środka i w środku przygotowane jest coś specjalnego. Prosta zabawa. Że mamy dwa duszki, zielonego i czerwonego. Tak jak mata, nie? Czyli takie offline'owe historie, ale bez maty, bo teraz trudno z matą pracować raczej. Dzieci sobie zrobią swoje własne jakieś materiały. I mamy tutaj klocuszki, które przygotowałem w moich blokach. Zmienię na język polski tego Scratcha jeszcze. Żebyście wiedzieli po polsku. Ok. I w moich blokach mam przygotowane klocki w tym projekcie. I zobaczcie, mamy start, mamy koniec. No to jest blok startowy, końcowy, on musi się pojawić. I mamy dół, góra, lewo, prawo. Prosto, czyli taki, wiecie, uproszczony po prostu Scratch, trochę jak na Code RG, z tą różnicą, że można sobie przenieść duszka w dowolne miejsce. Jedno, można położyć to czerwone w drugie. No i tak jak było wcześniej, przy naszej wyspie, bawiliśmy się w taki sposób, żeby duszek dotarł do naszego pola. Więc jak to mam, to muszę na początku dać start, czyli pole startowe, czyli początek, znaczy bloczek startowy. Kiedy kliknę zieloną szczegę, no to start i teraz mam kilka dróg, nie? No to sobie ułożę. Idę w dół, ok, pewnie trzy razy w dół i potem cztery razy w prawo na przykład. Sobie daję to w prawo. Ja go uznaję, że dotarliśmy. To daję sobie koniec i robię sobie, no i koniec, w sensie. Widzę. To jest do skorzystania, dokładnie tak, śmiało, ponieważ to jest Scratch, to jest otwarte. Ja to kiedyś zrobiłem, ale jak widzicie, nawet nie widzicie. Niektórzy widzą, że mogą sobie, można z tego korzystać. I teraz jak kliknę zieloną flagę, to on po kolei wykonuje te kroki, dotarł, brawo, jest zrobione. Przenoszę w inne miejsce i wtedy, jeżeli się nie uda tego zrobić, to on powie, sprawdź swój przepis. Hops, hops, sprawdź swój przepis, czyli można to zrobić jeszcze raz. Więc macie tylko kilka klocków w Scratchu, z których można korzystać, można się z nimi bawić. Jeszcze nie uciekam, obiecuję, jeszcze z wami jestem. Kolejna rzecz, która też ma taką formułę prostego Scratcha, to tym razem z obrotami, bo dobrze wiecie, że najpierw sekwencje, jak najwięcej gromadzenia doświadczeń związanych z kierunkami ruchu, góra, dół, prawo, lewo, a potem robimy sobie sekwencje już z obrotami, jak dzieci są dostatecznie dojrzałe, być może jak weszły w zegar, jak kierunki świata też znają, to też może się przydać. I już daję wam kolejny link. W tym linku mamy do czynienia już z duszkiem, który ten duszek jest okrągły, a kolejny duszek to jest duszek, który jest duszkiem. Robaczkiem, który już ma potrzebę zarządzania kierunkami. Bo widzicie, mam robaczka. Robaczka tutaj. Start. Jest robaczek, który sobie kręci. I znowu w taki sam sposób, taki żuczek, no właśnie, to skreczowy żuczek jest, ten taki klasyczny. Wchodzę sobie do środeczka w górze. Na koniec zostawiłem takie lighty, jak widzicie, przyjemne, bo już teraz to zero jedynki,
I wszystko inne to mogło być za grubo. Zobaczcie. I tutaj, jak mam żuczka włączonego, to są moje bloki. Moje bloki. I w tych moich blokach znajdziecie sobie opcje klocków, funkcji, które są. I jak widzicie, jest tutaj znowu start i koniec. I mamy już tylko komendę do przodu, nie prawo, lewo, góra, dół, ponieważ za obroty przepraszam, za zmianę kierunków odpowiadają obroty, lewo, prawo. Tak jak Lightbota pewnie. Myślę, że większość z Was z Lightbotem miała już do czynienia. Tak się domyślam, że tak. Mam nadzieję, że nie uciekłem zupełnie. Dobra, wygląda, że jest ok. I dobrze na początku też sprawdzić, jak ten duszek przy starcie jest położony, bo jak on startuje, to widzicie, on jest zwrócony w prawo. To jest ważne. Bez tego może nam się nie udać. Po prostu to ogranie. Trochę niepokoi mnie ta cisza wasza. Sprawdzę tylko, czy zupełnie mnie nie wrzuciło. Dzięki. Wow, dziękuję. I po prostu jak to macie, to macie tego duszka, nie? No to może znowu dzieciaki, jak pracujecie sobie, wiem, to teraz jest niemożliwe, ale jak sobie pracują z rodzeństwem, to też się zdarza, to mogą zrobić to w takim duchu, że powiedzieć, okej, to jeden drugiemu niech rozmieści tego robaczka i tą bazę, do której on ma dojść. I wtedy, jak on tą bazę ma, to miło, że mnie słychać, to wtedy niech ten drugi doprowadzi po prostu. Niech sobie zrobię takie zadanie, że start, no to wtedy co ten robaczek ma zrobić? Ma pójść sobie do przodu, jeden raz na przykład, ja zrobię sobie drugi raz, trzeci, czwarty, potem obrót w lewo, potem do przodu i chyba do przodu. Tak mi się wydaje z moich obliczeń. I jak dodam koniec, tu jest koniec. To przecież mogę uruchomić zieloną flagą. Klasyka, nie? No to duszek sobie się przemieszcza. Jest, brawo, udało się. Dałem radę policzyć. Udało się. Więc no, można przenosić i bawić się w ten sposób. Gdyby skrypt nie działał, no to on wtedy będzie krzyczeć. Jak sobie zrobimy taki skrypt, który będzie nieudany, no to będzie mówić, że o, koniec, game over, uciekł nam w ogóle, nie? A jakby nie uciekł, to pojawi się jeszcze komunikat. Nic, bo nie dałem końcówki. Widzicie, nie dałem, nie zamknąłem skryptu, nie dałem na końcu. Więc są takie proste, ale no do zabawy takiej i oswajające trochę z tym, że w Scratchu takie rzeczy się dzieją, że on tak działa, że się łączy ze sobą, że działa tak samo jak kod RG. Na przykład potem jak chcecie sobie wrzucić coś dalej, to spokojnie na przykład jest kontrola i można zrobić powtarzaj. Czyli to sama droga, którą zrobiliśmy wcześniej. Najpierw strzałki w sekwencji, a potem strzałki mnożone przez liczby. I mamy też powtarzaj. Mamy tu powtarzaj. Mamy tu na przykład 3 czy tam 4, no to wtedy to do przodu mogę zostawić. Dla przykładu, wrzucić to do środka. No i to jest takie kod RG po prostu, tylko już dotykamy zabawy Scratchem. Po to, żeby widzieć, jak on działa, a potem można się w Fototalu bawić jeszcze dalej. Można poprzestawiać, można porównywać. No, Scratch tam ma w ogóle, no w maju to zobaczycie, nie powiem, ale będzie się działo. Okej. Słuchajcie, jeszcze dla Was coś prostego, jeszcze pod koniec i też z kodu RG, bo wiecie, kod RG jest taką bardzo przepaszną, a gdzie ja skaczę, bardzo przepaszną zgromadzeniem różnych zasobów. Dzisiaj z dziećmi na webinarze byliśmy, jak wyglądało kod RG w 2012 roku. Jak wyglądał Scratch w 2006, bo jest taka strona, gdzie można znajdować archiwa. A może ja pójdę już w tą stronę, pokażę wam to. To będzie łatwiej, bo widzę, mój mózg zaczyna wirować trochę. Zobaczcie, dam wam taką stronę. Jakbyście chcieli dzieciakom pokazać, jak wyglądał internet kiedyś. Haha. Ha.
To jest taka strona, mam nadzieję, że to ta pierwsza. Okej, okay. Nie zrozumiałem Viola trochę, ale to przyjmuję. Ok, mamy taką stronę, że jak wejdziecie sobie na Scratch, Meet, Edu i sobie wejdziecie, to możecie sobie zobaczyć i dzieci mogą sobie zobaczyć. A, nie, nie, Wiola, okej. Okay. A, dobra, zrozumiałem. Nie, nie, chodzi o to, że w maju jest miesiąc Scratcha, wiesz? To, dobra. I zobaczcie, że mamy całą, że tak powiem, archiwizację strony Scratcha. I na przykład mogę wejść sobie do 2006 roku i dzieciaki mogą sobie zobaczyć w ogóle z historii internetu, jak to kiedyś wyglądało, a w ogóle CodeRG jak wygląda, WoW, naprawdę byłem w szoku. Tylko kilka linków. O, tak wyglądał Scratch dawno, dawno temu, czyli w 2006, 1 grudnia. Okej. Okay. I nie wiem, robiliście to? Bardzo fajne. Wygrzebałem z głębin CodeRG. Z głębin CodeRG wygrzebałem coś takiego. Tam jest dużo rzeczy, jak sobie pogrzebacie w środeczku, prostych, już przetłumaczonych na język polski. Nie tylko te kursy takie standardowe, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale pięknie przetłumaczone dla młodszych też dzieci. Pinglin chce powiedzieć hello, czy możesz mu pomóc. Biorą sobie tutaj pięknie klocuszek, wpisują hello i wrzucają sobie po uruchomieniu powiedz hello. Wrzucają sobie uruchom, jest hello, idziemy dalej. Czyli ta cała dynamika. O, dzięki Iwona. I mamy takie tutaj historie, więc tak to się odbywa. Nie wiem, znacie to? Nie znacie? Jest też świetna w ogóle materia też ze sztuczną inteligencją i CodeRG, więc ja to ostatnio też używałem z dzieciakami. Rewelacja, gdzie była sztuczna inteligencja i to chyba też jest właśnie w naszych filmach, które są dostępne na YouTubie, więc dokładnie tak to sobie działa, możecie sobie przychodzić dalej. Fajnie to wygląda. Co najważniejsze dla tych, którzy z tego jeszcze nie korzystali, to na końcu, jak dzieciaki poznają te wszystkie etapy, to mogą sobie zrobić po prostu swój własny projekt, który znowu ma tą siłę i moc, że pozwalającą na to, że mogą stworzyć swoją własną produkcję, tak jak w Scratchu, więc to jest fajne, to otwarcie, kreatywność, możliwości z tym związane, więc tak to działa, myślę, że korzystacie z CodeRG, myślę, że to niemożliwe, żeby tak nie było, a naprawdę jak tam się grzebie w środku, to jeszcze można. Dzięki, Kasia. Dobra, wróciłem do Was. Tutaj. To nie koniec, oczywiście. Jeszcze chwilę. Tu mamy to. Dobra, nasze tutaj się pojawiło coś takiego. I teraz potrzebuję linka, który dla Was miałem. A, miałem zostać na ekranie. Okej, okay. Ponieważ chciałem, tak jak zacząłem, tak trochę niestandardowo, to chciałem zakończyć też powoli niestandardowo. Spróbuję jeszcze raz udostępnić ten ekran. O, nawet on jest udostępniony. Widzicie to cały czas. Dobrze, całe szczęście. Dobra, jesteśmy. To jeszcze chciałem tak zakończyć, mi też się to przyda, odpoczynkowo, pokazać Wam jedną rzecz. Też o takie zadbanie o dzieciaków, o siebie, fajna, ale okej, okay, ponieważ mój dźwięk też sprzęża, to chyba tego, dobra, tego nie zrobimy, bo będzie tragedia z głosem, z dźwiękiem niestety.
więc dam wam tylko link. Możecie sobie to zobaczyć po zajęciach, ok? Taka, wiecie, na oddech, na uspokojenie, przygotowana w geniali po prostu propozycja, bo też jeszcze, jak jesteście na grupie facebookowej, to wiecie, jak nie jesteście, to nie, ponieważ macie w projekcie dasze, nie możecie z daszami pracować, bo wiadomo, zostały w szkołach, to daszowcy, których ja też wspieram, przygotowują z nauczycielami takie na czas edukacji zdalnej różne propozycje i te propozycje też są udostępniane na grupie, możecie sobie je też zobaczyć, dam wam linki do tego przejrzeć, więc zachęcam właśnie do tego, żebyście byli sobie na grupie, bo wtedy można dokładnie, jest masa rzeczy na grupie dzięki Danka, więc ja tutaj po prostu to umieszczam i jest coś takiego w postaci facebook.com grup i tam się logujcie, tam się też możecie spotkać, tam wszystkie ważne informacje są. Teraz też jest czas takiego, kiedy projekt jest zrealizowany online'owo, więc korzystajcie też z trenerów, którzy mają, niech przesyłają wam jakieś fajne rzeczy. Bardzo zapraszamy was też na nasze cyfrowe właśnie webinary dla dzieci. Fajna tematyka, dzieje się o 10:00, mamy super lekcje z lekturami, które łączą się z ciekawymi pytaniami, z tym, co robimy, znaczy z edukacyjnymi innymi treściami. Dzieciaki mogą odpowiadać też na czacie, tak jak mówiłem, robią to bardzo, bardzo szybko. I o 11:30 jest coś związanego z tymi technologiami, było sztucznej inteligencji, są też makerskie rzeczy. Tu macie spis tego wszystkiego, co się dzieje, jakie webinary przed nami. Na maj też opublikujemy tą rozpiskę, więc jak macie jakieś pytania, to śmiało teraz możecie zadać, bo domykamy. Ja tutaj jestem, Basia, fajnie, że byłaś w ogóle, widzisz. Jesteś jednym z przykładów, że jak się współpracuje, to no przekazałem, no przecież dałem słowo. Jak daję słowo, to staram się dotrzymywać. Słowo jest jedną z ważniejszych monet dzisiaj i wartości. Więc dziękuję. No fajnie, żeby. A, no racja, wszyscy fajnie, że byliście. Tak. Iwona już czuwa nad moim tutaj komunikowaniem. Dzięki. Tak, jest i to też, no i będzie, myślę, że będzie dużo osób na Geniali. To jest fajne narzędzie. Tam naprawdę się dzieje i chyba przeżywa jakiś po prostu zwyżkę prawie K2 użytkowania. Więc. Skopiować po spotkaniu link, czy można? No, proszę, proszę. Okej, proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Udział w projekcie, wypełnijcie ankietę. To jest ważne, to o co prosi Iwona. No, proszę bardzo, tak. Szczególnie też, no, miło spotkać ludzi z innych nuców, tak online'owo, bo Łodzi czy tam Katowic, chociaż w Katowicach byłem, też nie. Proszę powtórzyć datę Geniali. To chwileczkę. Będzie. Jest, to trzeba na przykład być na grupie facebookowej, ale no dobra, tutaj jest link do tego. Do tej historii Geniali to jest 29 kwietnia. I jeszcze tu jest link, gdzie to się znajduje. To cieszę się, że było coś nowego. Tam po prostu też już wielu z was widzę jest daleko. Fajnie. Dzięki też za aktywność. Bardzo. Tam Wiola, Jacek i tutaj inni, którzy pisali. No proszę. Proszę bardzo. Okej. Jeszcze raz wrzucę ten link. Dobrze.
A, Kraków, widzisz. Myślałem, że Łódź. Ale Łódź, bo Viola Szwec jest z Łodzi, wiecie, jak jest. No, do zobaczenia. Tak. Jednostronnego. A, no tak, rozumiem, że nie online'owo. Dobrze. Tylko trzymamy za to kciuki. Łódź, Łódź, no.